Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych państwa w kolejnym materiale o World of Warships. I dzisiaj zrobimy sobie porównanie Daliana z Sejongiem, czyli yy, krążownikiem drzewkowym panazjatyckim, z krążownikiem, który jest dostępny tylko i wyłącznie za pieniążki. To jest też dziewiątka. I po, no, niestety, jak tego okrętu kupowałem za bardzo, nie planuję, nie, nie zamierzam go kupić, gdyż no, nie sądzę, żeby to było warte takiej ceny. Gdyby był dostępny za jakieś tam węgle, za jakieś inne rzeczy w agencji badawczej, to bym się jeszcze zastanowił, bo to jest w zasadzie okręt, który można mieć za darmo. Ale jeżeli mam wydać tyle kasy na okręt, który, no nie ukrywajmy, nie różni się aż tak bardzo gameplayowo od tego, co mamy w drzewku, to wydaje mi się, że nie jest to jakoś sensownie uargumentowane. Porównamy sobie parametry. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to wygląda to następująco, jak widzicie. Tutaj różni się to jedną rzeczą. Tu jest sekundarka, przepraszam, pelotka, ale możemy dać torpedy. Tyle, że torpedy tutaj na dal, dalianie są troszeczkę inne niż na drzewkowych okrętach panazjatyckich, gdyż to są torpedy standardowe. Nie trafia, trafia, trafiają niszczyciele i wszystkie inne okręty. Na krążownikach drzewkowych mamy torpedy głębokowodne, które niszczycieli nam trafiały nie będą. Ale jeżeli już, już, już jesteśmy przy torpedach, to sobie zerknijmy na ich parametry. Wykrywalność torped Daliana to jest kilometr km, 200, prędkość torped 63 węzły, więc czas reakcji macie tutaj obliczony już 7,3 sekundy. I to są torpedy o zasięgu 10 km. Mamy tych torped 4 razy 3 także całkiem sporo, no ale 10 km to jednak przy takiej charakterystyce ogólnej okrętu to nie jest dużo. Oczywiście możemy dopuścić z niewitki, ale o tym za chwilkę, a torpedy na drzewkowym odpowiedniku. Mamy 4 razy 4 czyli już mamy tych torped więcej. Zasięg dłuższy, 12-kilometrowy. Damage oczywiście też jest większy, bo tu mamy prawie 18 tysięcy na drzewkowym, a na premce mamy 15100 100 Reload oczywiście dłuższy, ale też tych torped jest więcej, w związku z czym to się jakoś tam równoważy. Torpedy są szybsze i wykrywalne z mniejszej odległości, bo to są torpedy głębokowodne. Także czas reakcji tu 7,3, tu 4,4. Także no niestety nie mamy możliwości trafienia niszczyciela tymi torpedami, no ale coś za coś. Główna artyleria. Co tutaj mamy moi drodzy? Oba te okręty mają stosunkowo krótki zasięg. Może nie aż tak bardzo krótki jeżeli chodzi o Sejonga, czyli drzewkowy okręt, bo to jest tam w okolicach 15 km. Ale tutaj mamy 6x2 zasięg, z ulepszeniem na zasięg, plus z wybadanym modułem tutaj mamy 16200. Tutaj mamy 15600, także no 600 metrów na 10 tierze przy takiej puli HP i takim stylu gry to czasami może dupę uratować, także tutaj możemy sobie oczywiście założyć reload, ale wtedy ten zasięg nam moi drodzy spada do kilometrów 13,5. Tutaj jeżeli sobie zrobimy reload reload przepraszam, to nam się robi ile? 14. No to pół kilometra różnicy. Może to uratować życie, ale no Większy dystans od przeciwnika to zawsze jakaś tam większa szansa na to, że mamy możliwość manewrowania salwy. Jednak rekomendowałbym, jeżeli ktoś będzie grał, to raczej ustawienie z zasięgiem. I kontynuujmy omówienie artylerii. Czyli tak, 5x2 130, 6x2 127. Jeżeli chodzi o damage, to jest to to samo, jeżeli chodzi o obeczki. W pepance raczej przy takim kalibrze nie będą często stosowane. 500 punktów uszkodzeń na korzyść daliana, ale to już jest. Bardzo sytuacyjne uzbrojenie. Głównie będziemy strzelać sobie właśnie z obeków. Szansa na podpalenie? Na dalianie 8, na drzewkowcu 9. Przy czym ani jeden, ani drugi nie ma tu eksperta w wyburzaniu, czy tam piromana założonego, żeby ten 1% podbić. Oczywiście ze względu na kaliber sygnały dadzą nam tylko po 1%, więc tu będzie 9, tu będzie 10%. Można oczywiście jeszcze 1% podbić na obydwu okrętach tym perkiem. To sobie za chwilkę omówimy te perki tutaj jeszcze. I reload na drzewkowcu 5,5 sekund. Przepraszam, tak, 5,5, dobra, bo tu jest tak podane. A na dalianie 5 sekund równe. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o artylerię. Czy porównywalne? Wydaje mi się, że tak, bo tu mniejsza ilość tych dział, ale no kaliber większy, ale to niewiele zmienia. 1 mm penetracji na odłamkowo burzących. Tu mamy 22 mm, tu 21 na drzewkowym. Także artyleria jest bardzo mocno porównywalna. Torpedy, powiedziałbym, że wypadają na korzyść okrętu drzewkowego. Co dalej? Pelotka to jest praktycznie to samiutko. Punkty przeżywalności i ogólnie yy, takie właśnie parametry życiowe. Czyli tak, widzieliście, że ekspert przeżywalności jest założony na obu okrętach. Na drzewkowym mamy 33850, na premce 31450, także no różnica 2000 może nie jest duża, to jest tylko jeden pocisk jakiś rozsądnie trafiony. Ale zawsze coś. Także tu kolejny punkt na stronę okrętu drzewkowego. Wykrywalność. No tutaj Dalian deklasuje nam okręt drzewkowy, bo tu mamy prawie 10 km na drzewkowcu, a tu mamy 9, no 8 i 9 na dalianie. Z, z powietrza to jest to samo. Manewrowość, prędkość maksymalna, promień skrętu to są bardzo porównywalne rzeczy. I teraz weźmy sobie jeszcze pod uwagę asortyment wyposażenia okrętu, czyli tak tutaj mamy. Naprawkę, która nam przywraca 0,5%, a tutaj mamy to samo. Czas działania 28 sekund, i tu i tu, więc wychodzi to samo. Dym jest identyczny, ale okręt drzewkowy posiada booster do przeładowania torped. Także tych torped możemy wypluć całkiem sporo w dosyć krótkim czasie. W 8 sekund nam to przeładowuje i mamy dodatkowo jeszcze rozbicie. Niestety nie ma możliwości zamiany na hydro, no ale jednak jest to rozbicie i mamy ten booster. Tutaj mamy tylko dym, rkę i przywracanie HP, nic więcej. Także, teraz zastanowić się wypada, czy taki okręt, który no, no, moim zdaniem wypada nie dużo gorzej, ale odrobinkę gorzej od wersji drzewkowej, warto kupować. Jeżeli już chcecie dołożyć do tego interesu, to ja bym proponował osobiście kupić stałe camo na tier 9, o ile oczywiście nie macie wygrindowanego jakiegoś tam z innych eventów, i sobie tą dziewiątkę zostawić w porcie, a nie kupować okręt, który będzie no, charakterystyką troszeczkę... Moim zdaniem oczywiście troszeczkę gorszy od wersji drzewkowej, z krótszym zasięgiem, z mniejszą ilością artylerii. No, 1% szansy na pożar to jest praktycznie nieodczuwalna różnica. Oczywiście można się tutaj bawić jeszcze w IWHE, ale wtedy ten procent na podpalenie nam spadnie, a wydaje mi się, że bardziej będzie można tutaj bazować właśnie na podpalaniu niż na tym damage'u. Ale spróf, sprawdźmy sobie ile to by wychodziło tutaj, gdybyśmy wzięli sobie IWHE. I teraz tak, penetracja wzrosła do, do 27, a tu do 26, także myślę, że nie jest to warte zachodu, więc będzie to u mnie tak, jak było rozwiązane. Co do perków, jak widzicie, tutaj troszeczkę jest różnica. Yy, tu mam skrócony czas przeładowania dymu, ostatni bastion, cel priorytetowy, ekspert przeżywalności, adrenalina, ciężkie pociski onkowo burzące, nie pamiętam nazwy, ale ten perk, który skraca reload, jeżeli wykryjemy kogoś w naszym zasięgu wykrycia i kamo. Tutaj bardzo podobnie, z delikatną różnicą, z tym, że tutaj na yy, nie, nie mam skróconego czasu przeładowania, tylko mam wydłużone działanie materiałów eksploatacyjnych, żeby dłużej chodziła naprawka. Przepraszam, pomyślałem o hydro, ale hydro przecież nie ma, tylko dłużej chodziło rozbicie ewentualnie. Ale można oczywiście tutaj zamieniać. Za bardzo nie ma co brać obrotu wież, bo na obu okrętach te wieże się obracają bardzo szybko. Wydaje mi się, że 1% przy szansie ogólnej te 89 to jest no, nieduża różnica, chociaż już bardziej znacząca, gdybyśmy wzięli na przykład, no, znam ludzi, którzy biorą na tenderze 1%, gdzie mamy bazowo w okolicach 50, to jest kolosalna różnica mieć 51 na 52. A tu z 8 na 9 czy z 9 na 10 można sobie wskoczyć, przy czym no, ja uważam, że to nie jest potrzebne, ale można, jeżeli będziemy bazować na pożarach, to oczywiście można sobie zrobić tak. Tutaj można sobie też coś tam pozamieniać i wziąć sobie ten perk, żeby ten, tych pożarów było więcej. Tutaj tu się robi 10, a tu się zrobi 9%. Weźmy cokolwiek, żeby po prostu to zaznaczyć. Tak, mamy 9, potem dochodzą szmatki jeszcze. Tu będzie 10% maksymalnie, tu 11% maksymalnie, ale tak jak Wam wspomniałem, można, nie trzeba. Ja bym optował bardziej za rozwiązaniem na przykład takim. No, i teraz tak, jeszcze zerknijmy sobie na pancerz okrętu. Bo mam tu przygotowany na podglądzie. Pancerz, moi drodzy, cena: 19300 dublonów. Już nie chcę mi się tego przeliczać na pieniądze. Ale no, 20 tysięcy dublonów za okręt, który się aż tak bardzo nie różni od tego, co mamy w rzewku. Powiem wam trochę zdzierstwo. Pamiętam, kiedy Jean Bart wchodził do sprzedaży. No i te komentarze Wargamingu, że to jest jednorazowy eksperyment, szybko nie pojawi się nic na tych tierach w sprzedaży, ale się eksperyment kurwa udał, no i teraz wszystko jest sprzedawane, znaczy no wszystko, no dużo okrętów jest sprzedawane za yy, pieniążki, to najgorsze tylko za pieniążki, nie to, że węgiel plus pieniądze, stal plus pieniądze, dobra, można by jeszcze jakoś to przeboleć, bo można to wygrindować, ale tylko za pieniądze, to jest trochę bezczelność moim zdaniem, ale przyszliśmy tu oglądać pancerz. 16 mm, no to raczej za bardzo nie poodbijamy, tutaj mamy też 16, pokład 16, budówki 13 i tutaj mamy 100 mm, wystarczająca grubość do tego, żeby jeżeli pokażemy burtę, to żeby nam się pancerz, przepraszam, pocisk przeciwpancerny w, w kadłubie uzbroił i nas yy, zdewastował. Także... Najlepiej będzie unikać ostrzału artyleryjskiego, z tym, że mamy, musimy wziąć pod uwagę to, że zasięg nie jest zbyt długi. Mamy 10-kilometrowe torpedy, bazujemy na dymie. Nie mamy hydro w tym dymie, także możemy opierdzielić torpedki. No, dosyć ciężki okręt, wydaje mi się, do grania. Yy, miękki, mało HP, artyleria, no, pożary będzie robiła, ale, no, no wiadomo, to jest jednak RNG. Także, moi drodzy, yy, pozostaje nam podsumować materiał. I ja osobiście uważam, że może to i nie byłby zły okręt, ale raz, że jest tylko do kupienia za pieniądze, to jest ogromny minus, a dwa, to jest to, że no nie, nie różni się aż tak diametralnie od tego, co mamy w drzewku, i będziemy mogli mieć za darmo, żeby warto było taki hajs w to ładować. W tym materiale z mojej strony wszystko. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i dziękuję za uwagę. Cześć i na razie.